Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wypokaworsów. Dokładnie tak. Dzisiaj troszkę informacji, zakończenie eventu oraz rzecz, na którą wielu z was czekało i w sumie też na to dosyć mocno czekałem. Ale po kolei. Na początku informacje. A mianowicie kalendarz adwentowy oraz legendarna loteria. Jak widzicie, kalendarz adwentowy wygląda w ten sposób. Czy był dobry? No nie do końca. Trochę prezentów. Z tych prezentów, jeszcze nie otwierałem, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. 150 PH. Ok, nie jest najgorzej. Zawsze darmowe to darmowe. 6 biletów codziennych. No. No i na tym koniec. No nie też może Uniper drinki, ale no i 7 ołków. A reszta to jakiś syf. Dobrze. Legendarna loteria. Zresztą kto widział, ten widział, ale nagram, bo musi być. Legendarna loteria była 24. No, generalnie przed Wigilią. Tam na Discordzie zaznaczyli mnie. Nie będę wchodził w te osoby, które wygrały, bo mnie to tak interesuje, jak... Zresztą no, obecny śnieg, który w sumie chyba, a nie, dalej leży na ulicach. No, ogólnie najbardziej mnie interesował ten Axiu, nie udało się. Niestety już ta osoba sprzedała tego Axiu, więc jakby big szkoda, niestety. I ogólnie to jakieś poziomy, na których nas nawet nie osiągnęły setnego poziomu i wygrały, więc można. No. No i jeszcze trzecia rzecz, a mianowicie zrobiliśmy 600 subów do końca roku. Znaczy ogólnie chciałem do końca roku dobić 600 subów. Udało się szybciej, bo w tym momencie jest jakieś 615 chyba, jakoś tak. Więc przydałoby się zrobić jakiś specjal, no bo kurde, jednak to jest głównie wasza zasługa, że udało się wbić. Więc tu do was pytanie, co byście chcieli jako specjal? Absolutnie nie wiem, co bym mógł zrobić, więc tutaj jest jakby pytanie do was. Nie wiem, ktoś zaproponował Q&A. Nie wiem, czy jest sens robienia, ale możecie dać znać. Dobrze, więc kolejny punkt, informacje zrobione. Lecimy dalej. Event. Kto widział, ten widział. Jednym słowem, przez cały event zrobiłem dużo streamów. Osiągnąłem na ten moment 25 zadań na 28, więc dosłownie mi brakuje chwili. No i dzisiaj właśnie skończymy. 732 punkty eventowe, bo jeszcze są zamrożone. Mam 102 zamrożone i ponad 1000 punktów, więc myślę, że dwa kafle dobijemy na spokojnie. Tak. Generalnie streamów było 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 streamów było z eventu. No, na pewno dużo. Generalnie ogólnie na ten event poświęciłem tak łącznie 2 dni. Więc rzadko mówię, ale dajcie łapkę w górę, bo serio, trochę się na tym nafiksowałem. Najgorsze jest to, że jeszcze nie skończyłem tego eventu. Znaczy, ja wziąłem profesjonalne, czyli najtrudniejsze. No i okej. Pierwsze zadanie, tam stronę księżyca 4000 razy wędrować. Spoko. Złapać darki, okej. Nauczyć ataki, spoko. Ogólnie tu mi się pomyliły formy. Myślałem, że to jest ta forma zmierzchu. Okazało się, że to jest nocna. Mały błąd, bo i tak łapałem te rockrafty, więc nie był żaden problem. Stworzyć miksturę ataku, też nie był problem. I walczyć z Pokemonem. Miśkiem, ewolucją, też nie było żadnym problemem. Więc generalnie tak naprawdę pierwszy etap skończony był bardzo szybko, bo wystarczyły to... A, chyba nie mam tego? Dobra, no to później wam pokażę, jakie mam te statystyki. Tutaj trzeba było tylko dobić te 4000, więc to było w miarę proste. No, w drugim już było trochę zabawniej, ponieważ skończyłem 6000, te bery bardzo szybko weszły. Lunatowny na Swordballach łapane, ale zrobione.
Tu ewolucja, lodowy kamień też nie był jakimś problemem. Trochę szkoda Shiny Ball, bo wszystkie moje nakrętki poszły. Musiałem nawet dokupić jedną. No, ale generalnie ta. Znaczy, to zadanie było najtrudniejsze o dziwo, bo. Wtedy, jakby już odblokowaliście. Bo pierwszy etap był skierowany do ciemnej strony Księżyca, drugi był skierowany do miasta księżycowego. I tu właśnie był problem, bo. No ciężko dosyć było znaleźć, bo żeby było śmiesznie, to na początku był taki błąd, że jakby miałem większość z was, którzy byli na live, to ci wiedzą, ale jak odblokowaliście jakiś konkretny etap, czyli poziom trudności, na przykład amatorski, to jest amatorski, zaawansowany, ekspert oraz profesjonalny, to też dziwne nazwy, bo powinien być amatorski, normalny, ekspert i profesjonalny, okej, okay, nie będę się kłócił o to, bo to jest mało istotne. I wziąłem sobie oczywiście ten. Wziąłem. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, ale mniejsza. Ciemną stronę, czyli ten profesjonalny, i miałem dostęp od razu do ciemnej strony Księżyca. Ale o dziwo miałem dostęp również do jasnej strony. Ale nie wykorzystywałem tego. Znaczy inaczej. Gdybym miał, jak skończyłem, to okej. Okay, bo myślałem, jakby. Nie no, 6000 razy raczej spoko. Pójdzie. No nie do końca. Zaraz wam pokażę dlaczego. Udało się. Pokonałem dalej. Jasną stronę księżyca zrobiłem wczoraj na live, bądź dzisiaj, nie wiem. Okruchy zrobiłem dzisiaj. No. Oddałem 40. Bardzo boli to w kieszeń. Ale to nie jest jakby istotne. Zatruty kolec. Easy. Glaceon. Zrobiłem inaczej. Wyewoluowałem Glaceona tylko dlatego, że nie miałem go w gablotce, no i dosyć prosto było go znaleźć. Znaczy inaczej. Domyślałem się, że dosyć prosto znaleźć jest to wydarzenie, ponieważ na Leafiona w pierwszej lokalizacji znalazłem z 11 do 15 razy. Nie jestem pewien. Fairy, easy. I tak naprawdę ostatnim, zobaczcie, ostatnimi trzema zadaniami jest Mega Ewolucja, bądź Mikstura Zdolności, jako Mikstura i pokonanie lidera. I wie generalnie, co zrobię. I właśnie to jest ten moment, na który właśnie bardzo czekałem. A mianowicie, udało mi się, no tam osiągnąłem 300 poziom, prawie, znaczy dostałem Master Balla, 20 owoców szczęścia, więc nie jest istotne kompletnie. Ale też się chciałem pochwalić. Ogólnie, zobaczcie to. 91 razy prawie ukończyłem to zadanie. Na tym evencie zarobiłem prawie 400 milionów. 400 milionów! Bo jak zaczynałem ogólnie event, miałem, zaraz wam powiem dokładnie ile. Bo jakby to też nie jest żadnym problemem zobaczenie, bo mamy oczywiście zapisy z live'ów, tylko oczywiście sobie muszę to dokładną liczbę, którą miałem przed eventem, było 930 milionów. 930 milionów. Ogólnie jeszcze zadanie Samsona dochodzi do tego, bo 21 milionów. Udało mi się złapać Shiny Vulpixa i sprzedałem go za 60 milionów, więc całkiem nieźle. Więc generalnie co zostało? I generalnie są oczywiście zrobione zagadki, poza jedną, czyli znalezienie Jirachiego. I mam pytanie jedno. Znalazłem z 15 do 20 shiny. Generalnie większość shiny, nawet dzisiaj przed live'em, znaczy tfu, przed live'em, przed odcinkiem, już mi się niestety myli, to Rakata złapałem. 0,07% na znalezienie. No, całkiem zabawnie, ale no dobra. A właśnie, przy okazji pokażę wam jedną rzecz. Tu
6000. 6000. I tu jest jakby takie minimalne, nie? Tu są takie minimalne. W ciemnej stronie księżyca również jest minimalnie, bo szukałem wydarzenia na Glaceon. Więc, znaczy, nie wiem, troszkę więcej po prostu mogłem klikać. Nie wiem. Najgorsze jest to miasto. Zrobiłem 14,5 tysiąca, a ja nawet nie spotkałem Eevee. Nawet nie spotkałem Eevee. Kiedy niektórzy znaleźli po dwa Shiny Unowny. Shiny Unown, przypominam tylko, że ma taką wartość. Znaczy podobną w sumie co ma Vulpix. Dokładnie tak. Więc całkiem zabawnie, ale no niestety. No. Więc generalnie co mi zostało do zrobienia? A mianowicie pierwszy raz w ogóle w historii stworzę miksturę mega ewolucji. Mogłem zrobić albo tom zdolności, albo mega ewolucji, ale stwierdziłem, że mega ewolucji, bo bot treningi będzie idealny. Stwórzmy ją. Mikstura mega ewolucji. Dobrze. Nigdy nie robiłem, jak widzicie, profil, rozwiń. Nigdy nie zrobiłem mega ewolucji, więc będzie to mój pierwszy raz, powiedzmy. Zobaczmy. Jedzenie. Ok. Nakarm. X czy Y? Ok, czyli możesz sobie wybrać. No dobrze. Czyli zobaczmy tą jedną rzecz. Special Attack 6,25 bądź trochę mniej na Charizardzie X. Znaczy Y, przepraszam. Więc cóż mogę rzec? Mega Charizard. Jest. Mega Charizard. No, wygląda co najmniej kozacko. Więc zanim zaczniemy, bo jeszcze to jest istotne, czyli to ogólnie sprzedajmy, bo to nie jest istotne w tym momencie. To sprzedajmy. Rezerwa, rezerwa. I czy musi być tylko sam Charizard? Uleczmy go. I co zostało? No, zawalczenie. Lider białych astronautów. Nie wiem czemu astronautów, ale niech będzie. Zawalczmy i zobaczmy, czy uda mi się go pokonać za pierwszym razem. Strażnik światła Alakazam. Zmienia się z przeciwnikiem przedmiotami. Aha. Psychic uderza, overheat uderza. Czyli nie opłaca się mieć tutaj ataku. Nie opłaca się. Czyli zdejmę. Muszę. Bla, bla, bla. Muszę zdjąć wszystkie przedmioty. Dokładnie tak. W ogóle, żeby nie żeby coś, ale ten Alakazam ma 130 poziom, ma 15 000 HP, po 5 000 ataku, specjal, inaczej obrony po 2 kafle i prędkość 8, więc to jest dosyć dużo. Dobra, ale uleczmy go. I uwaga. Ogólnie miało być 2000, nie? Miało być 2000, ale ponieważ trochę uzbierałem więcej niż chciałem, więc w tym momencie mój dorobek z ponad roku klikania, nie wiem ile klikałem, rok, półtorej, jeśli skłamę, że prawie 2 lata, nie skłamę, bo tyle jest. Więc docencie taką chociaż łapką w górę, bo jedno kliknięcie, bo zobaczcie. Załóżmy, że oglądacie nawet na full screenie. Dla was to są dwa kliknięcia. Zminimalizowanie i danie lajka. Ewentualnie suba. Ja nie mówię, że ja nie mówię na każdym odcinku. Nie mówię praktycznie na żadnym live odcinku, żebyście dali, ale kurde, naprawdę siedziałem długo, żeby zrobić event.
żeby zebrać te pieniądze. Więc doceńcie taką choć łapką w górę, bo to was nic nie kosztuje. To są was dwa kliknięcia przy moich kilkaset tysięcy. To naprawdę nic. Naprawdę, szczerze boję się, bo wiem, ile pracy w to włożyłem. Ale dobra. Jest w tym momencie. Mój Charizard ma 37 poziom, prawie jest w połowie. 425 milionów wartości. Ile będzie mieć wartości po wbiciu tego? Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. 44 poziom. Czyli Lizard jest wart 1 167 000 000. Naprawdę to boli. Naprawdę boli. Wierzcie mi, że to boli. Trenuj. Jeszcze wytrenuj. Jeszcze. Zobaczcie. Z miliardera budzi po prostu z multimilionera. Mam mniej więcej tyle pieniędzy, co niektórzy, nie, co większość z was. Ale udało się. 6 000 ponad specjal ataku i 11 000 posiada. Obiektywne. Generalnie zdejmę mu tylko szarfę skupienia, ponieważ chociaż nie, zdejmę jeszcze to i to, bo dla niego to nie ma znaczenia, a mi się nie chce po prostu układać tych ataków od nowa, znaczy nie chce mi się po prostu klikać. Dobra, udało się, jest, mam cię, frajerze. Dobra. Co to jest? Dwadzieścia osiem tysięcy na samym buście pogodowym. 20. A to jest, no to jest krytyk, oczywiście, to jest na krytyku zrobione. No. Mocarne. Ale udało się. Skończyłem event. Na profesjonalnym. Chociaż oczywiście to nie koniec niestety mojej przygody. Albowiem jeszcze czeka mnie znalezienie Jirachiego, czyli no jeszcze powiedzmy, że jeszcze się będę musiał pomęczyć niestety. Ale myślę, że to was i tak jest to. Dobra, gdzie są resztki, halo? Myślę, że to i tak jest dla was lepsze, no bo jeszcze będziecie mieć live'a. No. Udało się. 25 poziom. 25 poziom. Generalnie. Nie wiem, ile mi wejdzie. Na ten moment mam 50 256 punktów i 392 pozycję. Co będzie później? Nie wiem, ale myślę, że tu podobno mi z 13 tysięcy wejdzie punktów, więc może być ciekawie. Nie wiem nawet co powiedzieć, jestem po prostu. Z jednej strony jestem bardzo cieszony, bo kurde, kaska wpadła. I pewnie, jestem ciekaw jednej teraz rzeczy. A mianowicie, ile będzie mnie kosztowało? Dokładnie tak. Czyli zrobienie, bo już chcesz mówić tak 20 tysięcy prędkości i myślę, że będzie takim dobrym Charizardem właśnie na turnieje 41-50. Bo myślę, że na bardziej nie ma sensu i myślę, że to będzie naprawdę już dobre. No i troszkę jeszcze pewnie pójdę mu w obronę i specjal obronę. Tak może po ty... Ile tak po tysiak kosztuje?
Okej, dobra, to są jakieś mizerne kwoty tam. Z kwestia jednego live'a tam z 2 godzinki. Więc myślę, że będzie dobrze. No cóż mogę rzec? Event skończony, Charizard zrobiony. A właśnie, ile to właśnie będzie? 48 godzin. Czyli 2 dni. Dobra, fajnie. Fajnie, fajnie. Bardzo dobrze. Ogólnie myślałem nad zmianą imienia mojego Charizarda ze Smokoła na Dragonoida. Ponieważ no, wymyśliłem oczywiście stowarzyszenie, ale teraz powiedzmy jest to, będzie taki, no, jest taki symbol w sumie. A dobra, zróbmy to. Od dzisiaj nakarm. Tak chcę użyć. I teraz mogę tak. Kurde, nie wiem, czy ja tak mogę wejść. To. Ale czy ja mogę. O! Mogę, jak najbardziej. Bo wolałbym się nie pomylić. Dragonoid. Dobrze. Więc dzisiaj to jest Dragonoid. No. Ogólnie to. Ten. Dragonoid z tego. Bakugany te sprawy, ale to nieważne. Jest potężnie. Jest potężnie. Naprawdę. Charizard X zrobiony. Piękny. Jest piękny widok. Więc napijmy się Liptona pod event, pod ten trening oraz pod te święta. Więc cóż, dziękuję za odcinek. I co? Ja to zaraz wrzucam, bo to ten materiał nie może czekać na publikację. Więc on od razu musi wejść. I myślę, że tak, może później odpalimy streamka. Zobaczymy. Więc ja się z wami żegnam. Proszę tylko jedno. Łapkę w górę. Jakiś miły komentarz. Może być nawet gryzy, GG, pokczam, cokolwiek. I co byście chcieli na specjal na 600? Więc ja się z wami żegnam. Widzimy się w następnych odcinkach bądź live'ach. Więc miłego wieczoru. Cześć.